Co są z tej strony zwycięzcy, witam was w kolejnym... Moment. Jeżeli chcecie ze mną zagrać w drużynie z tej tutaj drużynie, tam gdzie jest Dominik i ja, Dominik mnie zaprosił do drużynówki. I coś tam mu chyba, nie wiem, dobra, nie będę kontynuował, bo wiem, że możesz sobie to obejrzeć. A ten materiał jest bez kamerki, ponieważ wprowadziłem się niedawno do nowego mieszkania w Koszalinie. Z akademików się wyprowadziłem. Znaczy, generalnie może tak, czekajcie, jeszcze sprawdzę godziny, o której to nagrywam. No, kurde. 23.17. Jeszcze byli, widzieliście w garażu. No i przeze mnie, jeżeli ktoś nie lubi dziadostwa oglądać, bo tutaj będzie głównie na tym pojeździe bitwa. Jeszcze chcę na World of Warships do was przejść, zaprezentować wam nowe intro do World of Warships, również do normalnych odcinków. A tak swoją drogą, jeżeli gracie na artylerii, na wocie, mogę wam polecić, wiem, że już dużo osób to może kojarzyć, ale ale jednak mogą nie wszyscy to znać. Jeżeli chcecie przycelować, ja tylko poczekam, aż coś się wyspotuje. Też jest moi to wyspotuje coś. I wtedy... kiedy nie będzie celować, czy tam na środek? O, dobra, coś się pokazało. Patrzcie, trzymam kontrol. Prawy przycisk myszy na kwadrat, gdzie jest gościu. I to automatycznie wam przyniesie działo i celownik. I w ten sposób będziecie mogli szybciej przycelować w gościach, niż po prostu tak jak teraz robię, czyli przejeżdżając myszką po tym. Uuu, super, pers się wystawia. Tak, jeszcze jedno mam pytanie. Czyli nie wiem, co byście powiedzieli o tym, żebym spróbował chociaż zrobić coś takiego, co niektórzy inni, typu New Multi Show, czy też Hallag robią. Chodzi mi tutaj o newsy. Newsy do World of Tanksa, czy też do World of Warships. Materiały po prostu byłyby krótkie i kilka materiałów, kilka newsów bym dał. Znaczy, to by się nie nazywało newsy, to jakoś inaczej. Jeszcze co prawda nie wiem jak, ale coś by się wykminiło. Coś by się wykminiło. No nie, koleś, cofnij. Spróbuję w lajta pocelować, mimo że nie powinno się z arty w lajta strzelać. No właśnie dlatego, między innymi, że się nie trafia. Kurde, gdybym nie strzelił, miałbym te 25 na 2. T5 kwadrat na 2. Śmiałem, bo ostatnio na matematyce, na uczelni z profesorkiem. Bo, dobra, ja się sam zawijam. Może zdążę im uciec, zresztą, że tu jest zagłębienie. Tu jest zagłębienie, więc nie powinni mnie wyspotować. Tutaj ewentualnie mogą na tym przejeździe. Spróbuję się schować za kamień. Nie wiem, czy mam tutaj bicie wtedy. O, te 2,5 na 2 to i tutaj. Kamyczek się usiłuje schować i mu się... Chciałem powiedzieć, że mu się to udało, ale jeszcze, ale wykryli go na szczęście. Stój, koleś! Useless campers. Kurde, mała szansa, że go trafię. No, dokładnie. Kolejny pocisk na pudło. Tak, tam sobie TTB. Dobra. Gościu chyba w Stanach wjechał w naszą A75. Tego co widzę.
Co? Jako E25, a nie E75. O, Lorraine. Tutaj... Co on tak mocno wyłapał? On taki mocno uszkodzony. Ryzykuje, że szybko zginę. Ale kto nie ryzykuje, to nie zbiera. Czyli coś ten desem. Zostaw go. No cofaj trybu 5 albo do przodu. Do przodu albo tył. Decyduj się. Dobra, to już zginie. Dokładnie. Gdyby ktoś chciał moje mody, które używam, to po prostu dajcie znać. O, T44 i T54 mod 1. Celuję z wyprzedzeniem. Gdyż gość jedzie. Mam generalnie trochę jeszcze zajęcie na 8. Więc powinienem już iść spać, no ale... ale spróbuję jeszcze trochę nagrać dwa materiały, jutro to zmontuję po prostu. Nie wiem kiedy się pojawią, ale... No kurde! I są pojemy się wła. Czyli jakoś tak. Teraz muszę kolejne kilkadziesiąt sekund czekać, żeby mi się załadowało. No to jest tak jak na Speed One miałem na World of Warships. Po prostu miałem na początku taką beznadziejną bitwę, że po prostu nikt mi nie popłynął. Znaczy popłynęli. Przypłynęli mi pomóc. Ale sami poginęli, a ja zdążyłem uciec co prawda trochę. Ale to prawie że nic mi nie dało. Bo ja tak zginąłem później szybciej. Też zginąłem, zniszczyli mi okręt. Nie, Canonic Banzer. No to jest kromka. Kromka podejrzewam, że jest golda na wola. Dobra. Dupa. Nic nie trafiłem. No nic. Kiedy sobie wody naleję. Przed chwilą napiłem się coli, ale... nic nie dało. O, Michu. I ale za mnie napisali. Ale... To do mnie dziś. Ej, kurde. Nie mogę napisać. Dobra, przejechaliśmy na Lorraine 40T. Zajmiemy sobie czymś niższym. Mianowicie na PZ1C. Może nie będę pił z gwinta. Sobie do szklanki naleję jak uprzywilejowany człowiek. A i jeszcze wracając do tematu live'a, bo miał być live, ale nie było. 31 września. No więc okazywało się jeszcze wtedy mieszkałem w akademikach, ale miały pewne problemy z internetem. Rzucił mnie na piątki. No takie losowanie to nie jest zbyt przyjemne. A zwłaszcza gdy ma się 33 przebicia. A na goldzie 43. Czyli to 10 przybicie to mi mało różnicy robi. W zasadzie powiedziałbym, że znikomu. Ktoś tu jedzie jeszcze? Dobra, jadę do przodu.
Cruiser 4. Ostatnio ufaję oglądałem. Znaczy ostatnio, jakiś czas temu. Szybkich i wściekłych na trzecich tierach. I wnerwiła mnie jedna rzecz. Otóż powiedział, że na trzecich tirach czołg lekki króluje PZ1C. I to jest prawda. Bo najczęściej się widuje PZ1C. Ja ostatnimi czasy tego zauważyłem, że najwięcej... O! Coś tu jedzie jeszcze. Steward. Czwórka, cholera. To jest M5 Steward, znaczy się, a nie M4 Steward, bo nie ma M4 Steward. Op! Tutaj! Masz jechać, dziadu! Pokaż się. Widzi mnie. Oj! Za tym, co jest tam. Korci mi, żeby na niego skoczyć. Chcę go sprowokować do wyjazdu. No nie wjadę tędy? No co jest? O, tutaj T34. Muszę je schować. Dobra, mały fail. Może i nie. Ty, PZ1C zniszczyłeś? Hamuj! Koleś. Wykrył mnie. PZT-25 tam stoją. Kamperzy jedni. O, shit, fail. Tak. No to nie było... fajne doświadczenie. Wręcz powiem przeciwnie nawet. Dobra, wiecie co? Zagram sobie jeszcze, żeby nie grać ruskimi. Zagram sobie moją zabaweczką. Zobaczymy, jakie będzie losowanie na ósemki. Ostatnio prawie zawsze mnie rzucam o jakim na ósemki. Na zwycięstwo dopiero, znaczy tylko. Zrobimy pewnego blinda. Mam 24 HE-ki. Urde! 24 ogonków oburzący. A to jest 152. Chcę zrobić blind shota w pewnym miejscu charakterystycznym, gdzie jak grałem kiedyś jeszcze z Dominikiem na tym mapie. On był z przeciwnej strony, ja zaczynałem z tej. I... po prostu strzelałem tam kilkakrotnie w tam dalej pewne miejsce. Oślep. I wtedy go trafiłem. No teraz nie wiem, czy trafię. No i pokazał się typik. Mógł być ziemiaczek jednak, się okazuje. Może się okazać, że to był ziemniak. Ziemniak. Tak zwany. Czyli strzał pusty, czyli strzał w ziemię. Tłumacząc. Co się jeszcze stoi? Tak gorsze nie widzę, tam jest typik. Chcę dojechać tutaj i strzelić raz przynajmniej w kromkę. Bo mnie kromki tak paskudnie wnerwiają. Tu Arta ma bicie. Znaczy zależy też gdzie Arta stoi. Czyli w tamtym miejscu to tu bicia nie ma. Oj, rudy we mnie celuje. Ding. Show yourself. Pokaż się. Aha, rudy. Jeszcze twój skorpion. Tam jest plemnik. Tam gdzieś stoi plemnik. No.
No i oślep poszło. Muszę zablokować na pancerz. Tutaj to ja nie chcę się wystawiać. Schować boczek nawet wręcz pozorom rzeczy wbrew szerokiej opinii chciałbym zrobić. Ojo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 j
10 sek. O, gold. Gold zmienił na golda. Kurde, celowniczy mi padł. Patrzmy się T6-7. T3-7. Właśnie zmienił, gdzie on mnie przebił? Wytyw, gdzie on mnie przebił? Ojej, Serdziu. Ale nie, no tak jak się jedzie, to się pokazuje boczek. Niestety mam celowniczego zabitego. Aż staram się tak nie robić, jak robiłem, jak byłem młodszy, starzem, nawet jeżeli chodzi o grę. O, możliwość fraga. No nie. Tam jest plemnik z tyłu. Znaczy tak zwany plemnik. Czyli E25. Żółty gracz. Zresztą ja sam nie jestem lepszy nawet. Koleś. Nie będę nam nigdzie jechał. Bo nie dam rady obronić. Może tu coś pojedzie. I chyba Rudy tutaj jedzie. Kurde, ale nad nim. Ale widzieliście, było blisko. Prawie w ogóle się trafiłem. Jeszcze mam spore przeładowanie, nie mam dosyłacza zamontowanego na OI. Zabijesz go? A Rudy tu stoi cały czas. No, pokaż się. Oh shit. Posuń się. Ups. Swojego trafiłem. Kurde, no musiał we mnie cholera jedna, no. No jest właśnie, nawet tego nie mogę do cholery. Innym pędzel? Czy mogę innym pędzel wziął? Na ósemkach 1700-1108, no ojej, kurde, moim zdaniem bardzo dobry wynik. Także mało na plusie. No bo zginąłem. Jak to wynik drużynowy? I 6 tylko tyle. Arta 0. Duży kaliber go ciągnął, bo tak. Duży kaliber złapał. Dobra, ostatnia bitwa na OI. Przegrana była tamta. Kłóźwa, znowu na 8. Cholera by to miało, no. Ja zresztą widzicie, że OI jest czołgiem lekkim. Nie ciężkim. Bo go losuje chociaż nie wiem, chyba normalnie losuje pojazdy plus 2. Plus minus 2. Tylko pytanie jest, dlaczego mnie zawsze losuje tak źle. Nie, no działa mi klawiatura, to nie wiem, co chodzi z tymi klawiaturami. Z tymi wszystkimi innymi. O co kaman, cholera. Typek. Posłuchaj się. No, przez mi Tasie. Co nam na blinda strzelić? No, chyba tam nie mam bicia.
Tak mi się przynajmniej wydaje. No. Kuźwa, really? Utknąłem jakiś minimalnym kawałeczku kamienia, który wystawał. Rudy. Tam jedzie i T37. IS-3. KW4. KW4. KV4. Prędzej. Nie KW, tylko KV. Przecież mnie samego to wnerwia, jak czasami niektórzy mówią KW, a to nie jest KW tak naprawdę. To jest KV. No nie, postaram się nie... o jakim na tyle długo pobawić. FCM. Był na górce. Kurde, mogę przejść. Bo ile to ma rażenie rąków? 3,57. 3,57, poproszę. O, może... O! Ty, mam możliwość przycelowania w FCM. O, mała szansa, że go trafię. Dostał! Krytyczny. Nie wiem, jak sobie włączyć te tutaj paski, te tutaj na dole. Jak wiecie, to dajcie mi znać, co? Przesunię swoją masą. I kut... Dobra, mniejsza. Nieważne, i czym jeszcze. Poszedł blind shot. Gdzie sobie powinien dać radę z nimi. A to kromka już zginęła? O kurde! Kromol już padł. Tylko pytanie, czy to był ten, który tutaj stał? Czy to był gdzieś tam... Tam jest gościu? Jak ładnie przylosuję w jakiś weak spot, to powinno ładnie wejść. Ja nie będę szarżował, przecież ja nie jestem ósemką, żeby tam jechać. Wszyscy są wykryci. Czyli na górce nikogo nie ma. Alright. Ja dość śmiesznie wyglądam teraz. Się prezentuję dość dziwnie. O, depresja. No co, zobaczyłeś? O, i to się od razu cofasz, co? Ty, kromka. Uwielbiam to po prostu. Niszczenie Cromwelli sprawia mi znacznie większą przyjemność niż niszczenie artylerii nawet. Cromwelle są... O Jezu! Jak mi spadło klatek na sekundę. No, wytyfy. Wytyfy, co jest? Dużo osób na się pojechało. Jeszcze mówisz, że giną, tak? A tu jesteś. No, pokaż się. No co jest, cholera? Wróg, szpach, panzer, jeden co utonął. No ja dość długo ładuję, dlatego się wycofuję. Dość długo ładuję, dlatego się wycofuję. Yeah! What the fuck? Dobra, to będzie ostatnia powtórka. Bitewka chyba. Znaczy, no, tak się chciałem zrobić ostatnią. Na materiał. Pało! A to górę! To na F10. Co prawda... Co jest do cholery? Gość mnie nie może przybić tutaj. Nie przebije mnie, tak? Co gorsze, ja go nie widzę. Co jest trochę dziwne. Bo powinienem go na normalnie widzieć.
Na normalu. Wystawię się. Na strzał. Jak bycie pojazdem, który ma... O, cholera. Te macerze boczne. Rudy tam stoi zawsze. Widzę. Aha. O jedny. FCM czy IS? FCM czy IS? FCM ma więcej HP. Tylko, że gość mi zniknął. O, jest, pokazuje zwierzyczkę. Nie, no ja nie mam pancerza, żebyś też FCM ode mnie odbił. Kurde. Na pełnym skupieniu go nie trafiłem. O Jezu, jeszcze amunicja. No, jedź tu, cholero. 34-3. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi klatkami. Na sekundę. Chyba jeszcze jeden strzał mogę od FCM-a przyjąć. Tym FCM, a tam stoi. No nie przebiję go chyba, co jaja robicie. Od boku weszło w niego. Powinno wejść. Kawał 5 powinien sobie dać radę ze FCM-em. Dobra, zaraz załaduję. No, chyba sobie kuźwa jaja robicie. Jeden HP mu zostało. Jeszcze jestem zostałem. Już nie. GG. No jeden HP, cholera, żeby gościowi zostało jeden. Jeden HP. O Jezu, minus 16 tysięcy, ale za co? Aha, za tą naprawę chyba. Jak to... Ja pier... Nie wiem. Załamka. No po prostu załamka. Zwróćcie uwagę, szóstką na ósemkach jestem trzeci od góry. Pod względem obrażeń, pod względem expo jestem też trzeci od góry. Zniszczony jestem czwarty. Zniszczony jestem czwarty. Dobra. To było na tyle. Tak więc... Jeśli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić kciuka w górę, napisać komentarz, jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasubskrybować kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć!